kryptowaluty są bardzo popularne, kosztują coraz więcej i żeby te kryptowaluty pozyskiwać, trzeba bardzo dużo jej mocy obliczeniowej. W jaki sposób pozyskać dużą ilość mocy obliczeniowej tanio? Należy przejąć dużą ilość komputerów. Z naszych badań wynika, że było około 50 milionów ataków związanych z kopaniem kryptowalut w skali globalnej. Jeżeli nasz komputer zaczyna bardzo wolno działać z bliżej nieokreślonego powodu, to może być właśnie sygnał, że ktoś uruchomił nam koparkę kryptowalut. A jak się zabezpieczać przed kopaniem kryptowalut i w ogóle przed szkodliwym oprogramowaniem? Oczywiście należy mieć odpowiednio zaktualizowane, nowoczesne, dobrej jakości oprogramowanie antymalwareowe, ale również należy przestrzegać takiej higieny pracy na komputerze, czyli nie otwierać podejrzanych, nieznanych załączników, nie klikać w podejrzane linki, obserwować to, co dostajemy mailem.